W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Historia dialogu Boga z człowiekiem ma wiele fascynujących wydarzeń, do których musimy wracać. Dziś nasza diecezja przeżywa uroczystość, celebrując takie właśnie wydarzenie. Bóg, przygotowując świat na przyjście Zbawiciela, nawiązał współpracę z człowiekiem. On nie tylko czyni wszystko dla ludzi, ale też pozwala im ze sobą współdziałać. Tym właśnie jest fakt narodzenia Maryi. Oto historia człowieka staje się częścią historii zbawienia. W historię dialogu Boga z człowiekiem dziś w sposób wyjątkowy włącza się nasza gmina i nasz powiat. Dziękując Panu Bogu za zbiory, dziękując za trud i pracę rolników i sadowników naszej gminy i naszego powiatu. Gromadząc się na tej Eucharystii z całego serca, dziękujmy opatrzności Bożej za wszystkie plony, które udało się zebrać i prośmy o wzajemną miłość, która pozwoli dobrze z nich skorzystać. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstaje nie on i paść będzie mocą pańską. W majestacie imienia Pana, Boga swego, usiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a On będzie pokojem. Oto Słowo Boże. W Chrystusowym kapłaństwie, szanowne władze samorządowe naszego powiatu i gminy na czele z panem starostą i wójtem naszej gminy, wszyscy zaproszeni goście, bracia i siostry, ale szczególnie wy, drodzy rolnicy i sadownicy, ogrodnicy, którzy dzisiaj świętujecie. Drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, wy też kochacie swoją matkę, a tą matką jest nasza ziemia. Wy też do tej matki ziemi robicie wszystko. Wy ją pielęgnujecie, wy o nią dbacie. Dlatego, moi drodzy, Matka Święta, którą dzisiaj czcimy,
jako Matka Boża Siewna, patronka naszej diecezji, jak również patronka rolników i sadowników, to ona dziś nam mówi również o tym, że my mamy zawsze dziękować Bogu za owoce, które zrodziła ta ziemia, na której my żyjemy. Że jak wielka godność jest pracy rolnika, ogrodnika i sadownika. Modlimy się za zmarłych sadowników i rolników, aby jak ziarno porzucone w rolę zwrócili się do życia w szczęściu wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się tak, abyśmy wszystko to czynili na chwałę Bożą i pożytku. Ciebie prosimy.
Zapraszamy tutaj obok mnie. Oczywiście oprócz chleba, jeśli święto, owocowrania, prosimy jeszcze o wręczenie też od koszy dla wójta gminy Łukowicy, od sołtysa i Rady Sołeckiej Roztoce. Zapraszamy sołtysa z delegacją. Oczywiście zapraszamy jeszcze również wicestarostę powiatu limanowskiego, panią Ewę Filipiak. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa. Plony tegorocznych zbiorów, owoce, chleb. Szanowni Państwo, tradycyjnie już drugi weekend września spotykamy się i uczestniczymy w uroczystej, dzieńczynnej sumie, jak również następnie na placu przed amfiteatrem, aby podziękować rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, pszczelarzom za całoroczny trud pracy. Pozwólcie, że na początku przywitam gości przybyłych na jubileuszowe 25. Święto Owocobrania. Na początku niezmiernie pragnę powitać współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia, pana starostę powiatu limanowskiego, pana Mieczysława Urygę, panią wicestarostę powiatu limanowskiego, panią Ewę Filipiak. Bardzo się cieszę, że jest razem z nami pan senator Jan Chamerski. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a zarazem prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej pan Grzegorz Biedroń. Bardzo serdecznie witam przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego pana Józefa Pieczaka. Pana radnego powiatowego pana Janusza Kozę. W imieniu pana posła na Sejm, pana Ryszarda Wilka, jest z nami pan Bartłomiej Górka. Witam serdecznie. Witam serdecznie tak licznie przybyłych radnych Rady Gminy Łukowice na czele z panią przewodniczącą Martą Król. Delegacje wszystkich sołec z terenu gminy Łukowice na czele z sołtysami. Kierownika posterunku policji w Łukowicy Marcina Stopkę. Bardzo się cieszę, że razem z nami są, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Łukowica. Koło pszczelarzy. Koło łowieckie Skiełek, a całość dzisiejszych uroczystości, jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, zapewnia nam Orkiestra Dęta, Echo Gminy Łukowica, zespoły regionalne, zespół regionalny Przyszowianie, Dolina Słomki, wystąpi przede wszystkim zespół Głos Beskidu, Małe Lachy, a następnie na tej scenie wystąpi zespół Gurmani i Milagro, zespoły związane z naszą gminą. Bardzo się cieszę, że zespoły, które kultywują przede wszystkim też kulturę i tradycje Lachów Sądeckich, Górali, będą razem z nami podczas 25. Powiatowego Święta Owocobrania. Proszę o zabranie głosu pana starostę Mieczysława Urygę. Dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na symbolicznym święcie plonów powiatu limanowskiego w gminie Łukowica. Panie wójcie, gospodarzu gminy, panie senatorze, państwo radni, ale przede wszystkim wy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze, wszyscy państwo, którzy dbacie o to, by uprawiać polską ziemię, by dbać o to, by dostarczać wspaniałych wypieków. Bardzo dziękuję również za ten chlebuś. Dbacie o to, by produkować zdrową żywność, zdrowe owoce. To jest nieocenione przy dzisiejszym
narzucanym różnego rodzaju niekoniecznie zdrowej żywności i zapychanie właśnie sklepów tańszymi towarami, a nie dorównujących właśnie do tych, które są produkowane w małych gospodarstwach. Bardzo dziękuję za to wszystko. Dziękujemy wszystkim rolnikom powiatu limanowskiego, że jesteście, że podtrzymujecie tą tradycję, gdzie jak dziadowie, ojcowie przekazywali wam to gospodarstwo, dbaliście o nie. Życzę właśnie, byście mieli komu przekazać te gospodarstwa w jak najlepszym stanie. Ale to jest nieocenione, że właśnie na razie polska ziemia nie stoi ugorem. To jest bardzo ważne. No i też takie przesłanie do parlamentarzystów, żeby właśnie dbali o tego rolnika, o tego, który produkuje tą właśnie zdrową żywność, gdzie produkują na tych małych gospodarstwach ekologiczną żywność, by z tej właśnie produkcji, z tej ciężkiej pracy mogli godnie żyć. Serdecznie o to proszę. Pozdrawiam również koła gospodyń wiejskich, wystawiających właśnie też koło pszczelarskie, ale też wszystkich, którzy jesteście, by uświetnić tą uroczystość. Zapewne będzie więcej mieszkańców, nie tylko. Życzę dobrego świętowania, jak najlepszych wrażeń. Szanowni Państwo, jest się z czego cieszyć. Po ciężkiej pracy rolnika, sadownika, ogrodnika, ale wszystkich. Trzeba świętować, cieszyć się, że jesteśmy razem, że pokazujemy tą jedność polskiego rolnika. Wszystkiego dobrego na dalszą waszą ciężką pracę. Bardzo dziękujemy panu staroście. Pani Ewo, proszę bardzo. Panie senatorze, panie wójcie, gospodarzu, szanowni państwo, koleżanki, koledzy samorządowcy, a przede wszystkim ogrodnicy, sadownicy, mieszkańcy gminy Łukowice, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być tutaj z wami. Jak widać, opatrzność boska sprzyja gminie Łukowicy, bo zawsze tu jest wspaniała pogoda. Nawet jakby cały tydzień padał deszcz, to w momencie święta owocobrania przestaje padać. Zawsze jest pięknie i fajnie i ładnie tak naprawdę. Także widać, że tutaj i sadownicy, i rolnicy mają tam sprzyjające moce na górze. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Szanowni państwo, zdradzę tajemnicę, byłam tutaj wcześniej troszeczkę. Tam na stołach łuków, przy kołach gospodyń z terenu gminy Łukowice są takie pyszności, że ja nie będę tutaj przedłużać. Pozdrawiam wszystkie panie z kół gospodyń, które zawsze są bliskie memu sercu. Wszystkich sadowników, rolników. Dziękuję, że mogę być dzisiaj z wami i życzę wszystkim udanego świętowania.
Jeszcze raz dla Oli. Ola, chodź tutaj do nas. Tak, ukłon się. Gratuluję. To jej debiut, także dziękujemy bardzo. No i zbliżamy się do chyba takiej naszej najważniejszej kwestii, ale to już pozwolę przekazać sobie głos koleżance. Szanowni Państwo, dzisiejszy koncert jest dla nas szczególny. Chcielibyśmy go zadedykować wyjątkowej osobie. Jednemu z założycieli naszej orkiestry, który przez ostatnie 14 lat był jej kapelmistrzem. Chcielibyśmy poprosić tutaj do przodu pana Stanisława Platę. Drogi panie Staszku, z głębokim uznaniem i ogromną wdzięcznością chcemy podziękować panu za wszystkie lata, które poświęcił pan kierując naszą orkiestrą. Pana zaangażowanie, cierpliwość i oddanie wzbogaciły nie tylko nasze brzmienie, ale również nas samych, jako muzyków i jako ludzi. Dzięki pana umiejętności wyciągania z nas tego, co najlepsze, wielu z nas stało się prawdziwymi muzykami.
Dziękujemy za każdą daną nam szansę, każde słowo wsparcia i każdą zachętę do dalszej pracy. Dziękujemy za wszystkie próby, które były dla nas ogromną przyjemnością. Dziękujemy za każdy koncert, który dzięki Panu był dla nas wyjątkowym doświadczeniem. Dziękujemy za umiejętność zjednoczenia nas w otwarty, współpracujący zespół. Cieszymy się, że wciąż pozostanie Pan wśród nas jako członek naszej orkiestry. To, że nadal będziemy mogli dzielić się z Panem tą samą radością tworzenia, sprawia, że nie odczuwamy tego pożegnania tak mocno. Dziękujemy, że nadal będziemy mogli czerpać z Pana mądrości, wiedzy i doświadczenia. Na zawsze pozostanie Pan w sercu naszej orkiestry jako cierpliwy dyrygent i świetny pedagog. Dziękujemy serdecznie za cały trud włożony w funkcjonowanie tej orkiestry od samego początku jej powstania. A na dalszą owocną współpracę życzymy wszystkiego, co najlepsze. Członkowie orkiestry Echo Gminy Łukowica. Dziękuję bardzo za uznanie. Nie wiem, jak to uznać dla siebie, czy już się mam wynosić stąd, czy... Nie. Dziękuję bardzo. W każdym bądź razie, jakbym wiedział, że takie coś mnie dziś spotka, to bym nie przyszedł. Dziękuję. Oczywiście oprócz członków orkiestry podziękowania chcą złożyć również wójt gminy Łukowica, pan Bogdan Łuczkowski. Panie Staszku, zostajemy jeszcze. To jeszcze trzeba sobie trochę miejsca zrobić, żeby to wszystko się pomieściło. Panie Stanisławie, my tutaj w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Łukowica, w imieniu Rady Gminy Łukowica, przedstawicieli sołectwa w stronie, serdecznie dziękujemy za te 14 lat kapelmistrzowania Orkiestrze Dętej Echo Gminy Łukowica, że Pan tutaj poświęcił tyle czasu, serca, że spod Pana batuty wyszło tylu znakomitych muzyków, że zawsze na Was mogliśmy liczyć i że pod Pana batutą te nasze różne uroczystości gminne zawsze tą rangę podnosicie i upiększacie każdą tą uroczystość. Dziękuję w imieniu właśnie wszystkich mieszkańców za ten poświęcony czas, to serce włożone w rozwój Echo Gminy Łukowica i w sumie się też bardzo cieszymy, że Pan Staszek zostaje dalej w orkiestrze, że na talerzach Pan będzie tutaj przygrywał w orkiestrze Echo Gminy Łukowica i jednocześnie dalej swoim doświadczeniem wspierał rozwój Echo Gminy Łukowica już pod batutą nowego kapelmistrza Pana Krzysztofa Szewczyka. Dziękujemy za wszystko i samych wspaniałych chwil od mieszkańców gminy Łukowica. Strażaków przystępują do działań. Za moment kierujący działaniami ratowniczymi podejdzie do poszkodowanych, żeby sprawdzić stan zdrowia. Oczywiście wcześniej sytuacja miała miejsce taka, że oczywiście trzeba było powiadomić odpowiednie służby, zadzwonić na numer alarmowy 112 i zgłosić, gdzie zdarzenie miało miejsce, ile osób poszkodowanych. Teraz ratowniczki medyczne ze sprzętem do pierwszej pomocy podchodzą do osób poszkodowanych. Oczywiście
traktujemy ich jako osoby urazowe, a więc najważniejsze, musimy usztywnić głowę i dbać o nie pogłębianie urazów głowy, a więc tutaj trzyosobowy zestaw sprawdza czynności życiowe, a więc przez 10 sekund sprawdza oddech, potem tętno. Jeżeli nie ma tych podstawowych czynności życiowych, będą przystępować do resuscytacji krążeniowo-oddechowej polegającej na wykonaniu 30 uciśnięć i dwóch dechów do czynności życiowej. Jeden z ratowników przygotowuje również zestaw AED, a więc do wykonania wstrząsów, aby można było wykonania wstrząsu trzeba się wsunąć i trzeba zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ tam jest poładowanie prądu stałego o wysokiej mocy, więc można byłoby dojść do kolejnych urazów ludzi obocznych. A więc proszę zwrócić na to uwagę. A tutaj dziewczyna zostaje opatrywana. Tutaj my jako Straż Pożarna dysponujemy tak zwanymi szynami Kramera, a więc takimi elastycznymi deseczkami, które ułatwiają usztywnienie kończyn. Można złamaną bądź zniknięto wystawić w pozycji zastanę i zabandażować. A więc tutaj również zwracać uwagę, jak to sprawnie przebywa, jak ratowniczki sobie wspaniale z pacjentem radzą. Tutaj pacjenta zauważyliśmy, że czynności życiowe zostały przywrócone, a więc już nie jest wymagana ani defibrylacja, ani wentylacja czynna, więc można było przejść do wentylacji wspomagającej oddychanie. Tutaj ratownicy również przechodzą w tym momencie już do opatrywania tych największych zranień, a więc tu mamy złamanie otwarte przedramienia. I za moment ratownicy również w bezpieczny sposób przetransportują osobę poszkodowaną na nosze. A nosze wtedy zostaną przetransportowane do ambulansu, przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. W międzyczasie, nie wspomniałem, ale szanowni Państwo, strażacy błyskawicznie rozwinęli linię gaśniczą z jednego odcinka węża 75 i dwie linie W52 i za moment również będzie gaszenie. Więc te umiejętności również młodzi strażacy nabyli podczas tego szkolenia w ramach projektu Moc Młodych Strażaków. Sami widzą Państwo, że wiedza nie poszła w las, ponieważ kapitalnie sobie radzą. Tam już chłopak poszkodowany został przetransportowany bezpiecznie na szyny, na deskę ortopedyczną. I tutaj druga poszkodowana również zostaje przetransportowana. Tutaj jest nadmienie, że to, co tutaj dziewczyny robią, to nie jest takie spontaniczne i lewa. Wszystko jest na komendę, ponieważ tutaj trzeba zminimalizować urazy podczas przekładania przestawienia poszkodowanego, a więc zminimalizować urazy głowy oraz złamań. Więc wszystko jest na tak zwane 1, 2, 3 i każda czynność. Młody poszkodowany jest zabezpieczony
folią NFC, taka folia zabezpiecza przed przegrzaniem bądź ochłodzeniem poszkodowanego. Myślę, że tak, teraz będziemy gasić.
Thank you.
Słuchajcie, kochani, trochę teraz przyspieszymy, opowiemy wam, jak to było u nas raz na zabawie. Ale powiedzcie mi, jak się bawicie? Łukowica, hej! Hej! No pięknie, słuchajcie, myślałem, że was nie ma. I jedziemy, raz na zabawie. Adam, dawaj! Poznałem, bo się zakochałem, pocałunek nad pamiątkę od niej dostałem, pocałunek nad pamiątkę od niej dostałem. Tak się dziwię, miejsce z przodu, po 16 hulać mocno. Kochajmy.
dzień nie jest zwykły, nie ma na świecie nic nie bardziej nieczesty. Jak moja miłość, co moja wiecie, jest serce kopie śmieszny. Jak moja miłość, co moja wiecie, jest serce kopie śmieszny. Jej lepszy dzień już zgłosiło dnie, a świat się zaraz zmienia. Chciałbym ją miło za twoim wzrokiem iść bez dni, bez zapienia. Chciałbym ją miło za twoim wzrokiem iść bez dni, bez zapienia. A w pomocy błogacie miałam jonę swe z białej rodzice popłyną mi po wodzie. Miałam jonę swe z białej rodzice popłyną jej po wodzie. Ej Jasiu, Jasiu, się leśni pionę, a w pomocie ty radzi. Wiosnek na niebie, dziewczy na tobie, ja chcę cię odprowadzić. Wiosnek na niebie, dziewczy na tobie, ja chcę cię odprowadzić. Panie, czy się zapraszamy do zabawy? Taką rozgrzewkę przed Mila i Grożą, mamy tutaj na środku. Zawsze lecz z tobą, lecz pisała się światło mi zoją z werski. Pole miesięcy wygnęła za się i za ci kole deski. Pole miesięcy wygnęła za się i za ci kole deski. Nie chcę kolędki, nic poza tobą, bo ty łaska złota. Łodzę się Jaśku, lecz nie ze sobą, bo ja piękno się noda. Łodzę się Jaśku, lecz nie ze sobą, bo ja piękno się noda. Będziemy cały czas sprawdzać dedykację od całego zespołu tutaj dla naszych wspaniałych rodziców i przyjaciół, oczywiście Krzysia, Hani. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność, także jedziemy na spokojnego, później przyspieszamy. We'll be right back.
całkiem inna.